Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza. 21 lutego 2024 rok. Kosmogram zrobiłem na godzinę 12.20, ale jest troszeczkę później, dużo później. I też podsumowanie dzisiejszego dnia, tak? Czyli Słońce w rybach, Dłada również ryb, Księżyc w raku, czyli ludzie najważniejsi i negocjacje. Bliźnięta. Dłada, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. I teraz te negocjacje są, to jest dosyć interesujące, ale będę mówił teraz Słońce i przechodzimy do Księżyca. Proszę zwrócić uwagę na Księżyc. Księżyc jest w ostatniej dładzie, bo ostatnia dłada jest bliźniąt. To jest tu, tutaj gdzie pokazuję palcem. I to są negocjacje rybie, czyli nic z tych negocjacji nie wyjdzie. I o dziwo, dowiedziałem się po zrobieniu tego kosmogramu, przez przypadek zupełnie, że o godzinie 9, 21 lutego 2024 roku jest ta, rozmowy są. I teraz zobaczę, na jakiej planecie są te rozmowy ascendent. Widzicie? Na Uranie. I co jest? Jowisz jest w 12 domu. I teraz popatrzcie, gdzie Słońce stoi? W rybach, ale dokładnie przyjrzyjcie się, tutaj jest wodnik. Tak? Sektor wodnika. Nie wiem, czy widzicie. Zaraz pokażę, gdzie to jest. To jest tutaj, jest dokładnie. O, tu mamy wodnika. I Słońce jest w sektorze wodnika. W sektorze jest Pluton i Wenus. Wenus to, wiecie, o co chodzi, o pieniądze. A z kolei Pluton, no to co się stało? Górnice, czyli Hades, tak? Czyli ci, którzy pracują pod ziemią, wydobywają to dobro nasze narodowe, to złoto, czarne złoto. I przyłączyli się jeszcze myśliwi, czyli to, jakby powiedzieć, sektor, ziemia jako ziemia, są lasy, tak? I lasami zajmują się właśnie leśnicy. I tutaj myśliwi przystąpili, czy koła myśliwskie, czy leśnicze. I to jest normalna gospodarka, tak jak, bo gdyby było za dużo lisów, no to by była tragedia. Gdyby było, przypuśćmy, to byśmy nawet nie mogli wyjść na ulicę. Na ulicę, nawet w mieście. Ja to w mieście, w parku mam lisy. I dlaczego? Dlatego, że jakby była duża populacja, no mogłyby się zarazić wścieklizną i nas po prostu by szantażować, gryźć. Teraz jeżeli zbyt duża ilość dzików, no to już wiecie, o co chodzi, ale odszczeliwując mamy, no kiedyś to były ogromne dewizy za strzelanie do dzików, nagonki, wszyscy zarabiali. Na przykład znam takie miejscowości, które żyły wyłącznie tylko z myśliwstwa. Czyli z nagonek, z prowadzenia, tutaj lasy państwowe, albo też dawały pieniądze na to, bo oni wszyscy pracowali w lesie. Czyli wyrąb lasów, sadzenie lasów, wszystko robienie i cały czas tylko w tej gospodarce leśnej. Dlaczego? Dlatego, że ziemia była byle jaka, a oni nie mogli funkcjonować jako gospodarstwo, bo przypuśćmy, sarny przyszły i wyjadły wszystkie marchewki, dosłownie. Paradoksalnie, ale mieszkałem na takiej właśnie, powiedzmy, że takiej wiosce, tam dużo rodzin nie było, gdzieś około 20. I wszyscy byli zaangażowani właśnie, były krowy. Faktem były krowy i były konie, ale konie pracowały w lesie, ściągały drewno. To było bardzo dawno temu, no, ale jednak. I teraz przyjrzyjmy się na tą godzinę 9.09. Proszę zwrócić uwagę, żeby tutaj nie było. O, to jest na Warszawę oczywiście, a nie tam na żadne. I mamy ten ascendent, mamy tutaj z tym Uranem. Uran na tym to jest za wszelką cenę wolność,
Jowisz z kolei w tym chce dużo dać, ale nie wychodzą negocjacje. Jowisz, teraz popatrzcie sobie. Uran, zwróćcie uwagę, uran jest w byku, tak? I tutaj uran, jak przyjrzycie się, tutaj jest, zaraz, jeszcze, o, tutaj jest uran, ta linia. I mamy 2D byka, a 2D mamy strzelca. Strzelec, krótko mówiąc, jest zagranica filozofia. Czyli można by było powiedzieć, że negocjacje. Czy negocjacje są... Jeżeli znacie Jowisza i on jest w 12 sektorze, a mówimy o ranie i o dwadzie, to wszystkie centaury wyginęły. Więc no, co to ukrywać? Nieciekawie to wygląda. Ja nie chcę omawiać tego jeszcze na łamach Polski, bo możecie sobie sami, ale teraz tak. Jeżeli zaangażowały się w ten protest wszystkie grupy, które, to jeszcze nie są wszystkie grupy, bo jeszcze można by ci, którzy budowali maszyny rolnicze, te pomy tak zwane, ja nie wiem, czy one jeszcze istnieją, bo kiedyś to były bardzo ważne no, takie miejsca dla rolników, bo tam były naprawiane te wszystkie instytuty, przede wszystkim instytuty rolnictwa i uczelnie rolnicze, gdyby też się przyłączyły, to i, ale przyłączą się. Przyłączą się, bo w tej chwili w Olsztynie tam jest, coś się dzieje, w innych miastach też, Bydgoszczy. No najbardziej mnie właśnie zaskoczyli ci górnicy, że oni się przyłączyli tutaj. I co najciekawsze, że z tego wszystkiego... zaraz wam pokażę. 27 jest ogłoszony ten strajk taki generalny. Ja nie wiem na którą godzinę i zrobiłem tak sobie, akurat usłyszałem to o 14, niech będzie o 14. Ale przyjrzyjcie się tak. Ja tutaj zrobiłem na godzinę 14, więc nie patrzcie na ascendent, gdzie jest, tylko patrzcie na planety, gdzie są. Przede wszystkim, gdzie jest Słońce. Słońce jest właśnie też w duacie bliźniąt, więc też negocjacje. Czy te negocjacje pójdą? Prawdopodobnie te negocjacje, tak jak te negocjacje dzisiaj, tak te negocjacje... tutaj, bo przecież dzisiaj i mamy akurat raka w bliźniętach, tak, w trakcie tych negocjacji. Właściwie nie, mamy negocjacje w byku, tak, ale gdybyśmy przyjrzeli się, to te negocjacje nic nie dadzą. Te, które będą i one będą dwoiste, takie będą się... Ja nie chcę przepowiadać, bo prognozować nic, dlatego że negocjacje, tutaj Słońce w bliźniętach, znaczy Słońce w duacie bliźniąt daje takie, na dwoje baba wróżyła, wiecie o co, bo bliźnięta są takie, to są dwoje, oni się kłócą, a Księżyc jest w Wadze i w Wodniku. Ja nie chcę utożsamiać państwa, które jest wodnikiem, a wiecie, które. Jestem ciekaw, czy w tych negocjacjach także będą obcy rolnicy, czyli ci Niemcy, Belgowie, Francuzi, Holendrzy, ci, którzy przyjechali tutaj na granicę, czy oni będą też nie przyjadą do Warszawy, bo jeżeli przyjadą, to stanie się to internacjonalne. To będzie bardzo poważny protest. Ja wiem o tym, że oni dojechali, ale czy dojechali już na granicę, tego nie wiem, bo te wszystkie negocjacje, które są, no nie są ciekawe. Teraz zwróćcie uwagę, zaraz wam pokażę tutaj na tą godzinę 9 Merkurego 21, więc zwróćcie uwagę, że tutaj z kolei, o, jeżeli się przyjrzycie i teraz jedziemy do góry, tak, żeby tego Merkurego nie zgubić, to jest wodnik strzelec. Wodnik to jest zawsze... Wodnik jest wyższą oktawą Merkurego.
i wodnik działa na zasadzie intuicji, ale strzelec, jak znacie filmy, to czasami mogą być ci panowie w rajtuzach. Nie wiem, czy znacie taki film, a jak nie, to sobie przejrzycie na YouTubie, na, albo gdzieś tam w kinematografii przejrzycie sobie, o co tutaj chodzi. A z kolei tego 27 Merkury, zwróćcie uwagę, Merkury, jedziemy do góry. I mamy, nie wiem, czy widać, czy też nie. A jest, tutaj jest problem. Ryby, dłada, bliźniąt. Bo to jest trzeci, jak możecie, to policzcie sobie trzeci. To jest, popatrzcie, najpierw jest Słońce, potem jest Księżyc, a potem jest Merkury. Więc jeszcze raz. Ryby, dłada, bliźniąt. I to ryby to są ofiary, bliźnięta to są negocjacje, czy tam informacje, czy to coś da. Nie mówię, że nie, dlatego że jeszcze dużo zależy od pewnych rzeczy, które są najważniejsze. Faktem, że Jowisz jest w byku i Uran jest w byku, tak? Czyli te dwie planety tutaj są na górze i te planety trzymają ten reżim. No i jeszcze Pluton bierze w tym udział, który jest nadal jest... stoi w tym punkcie wodnika i Pluton nadal jest wodnik, czyli dłada wodnika w znaku wodnika. To jest taka za wszelką cenę pospolite ruszenie, by można było tak powiedzieć. Bo to jest wolność za wszelką cenę. To jest to, co robiła rewolucja francuska, to, co robiła ta rewolucja w Rosji. Ci, którzy znają dobrze historię, powiedzą, no tak, ale stary, przecież to były za pieniądze rewolucje. No tak, ale teraz jest to nie jest rewolucja za pieniądze, to jest rewolucja o pieniądze. Bo rolnik nie chce pieniędzy. Rolnik chce wolność. Wolność swojego życia i swojej ziemi. A ta ziemia została, chce być odebrana całej Europie. To nie jest tak, że to my walczymy o swoje, czy my walczymy, czy to jak tutaj mówi pan wiceminister Kołodziejczak. To absolutnie my nie walczymy o swoje, my walczymy o cały świat. W tej chwili walczymy już walczymy o rzeczy, które są najwyższego stopnia, to już nie ma wyżej. I teraz, jeżeli ktokolwiek stawia opór, to stawia opór złu. Jeżeli teraz przypuśćmy, że jakieś siły wejdą, które będą chciały likwidować to, czy pod presją, absolutnie, słuchajcie, to już jest po prostu apogeum. To jest apokalipsa przede wszystkim ideologii. Ideologia apokalipsa, i oby to była ideologia, bo z ideologię można zlikwidować w ciągu jednego dnia, jeżeli ktoś tylko ukręci hydrze głowę. No to jest na tej zasadzie, to nie potrzeba się tego bać. Bardziej trzeba się bać samych tych ideowców, ale tych ideowców można powiedzieć, słuchajcie, idźcie na pustynię, sobie głoście tą ideę. Tam jest wasze miejsce. Jeżeli chcecie żyć bez dwutlenku węgla, w tym zielonym waszym ładzie, no to proszę bardzo, na pustyni jest wasze miejsce. To są kibuce. One są wolne. Proszę, pustyni jest mnóstwo. Nawet mamy w Polsce Łebską i proszę tam zrobić kibuc i niech oni tam sadzą na tej tam. Tam mają wszelką wolność ekologiczną. Zielony ład mogą sobie wprowadzić w każdej formie jakiej chcą. Zegary będą sobie produkować te piaskowe takie, wiecie, no akurat nie mam takiego, wiecie, coś tak i tam sypie się i sobie wyznaczać godzinę egzystencji. Więc proste to jest, to nie potrzeba się obawiać. Jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie jeszcze o jednym, co jest najważniejsze. Tym rządzi kosmos. I z kosmosem walka jest bardzo trudna. To nie jest tak, ja już wam tłumaczyłem, że
wszystkim tutaj tłumaczę i nawet moim kolegom astrologom czy koleżankom, oni nigdy nie mogli zrozumieć, że jak to jest przyroda. Przecież kosmos nigdy nie robi źle. To my sobie sami robimy źle. Rolnik nie zrobi sobie źle. Słuchajcie, niemożliwe, żeby rolnik sobie zrobił źle, bo jeżeli zrobi sobie źle, to po prostu od niego nikt nic nie kupi i tragedia. To, o to walczą ci zagranicy, tak? Bo nie chcemy tego przepuścić, albo nie chcemy tego zjeść czy skonsumować. A jak będziemy to konsumować, to co z nas będzie? Będzie zero, mniej niż zero, bo to automatycznie to nie, to jest jakieś, i to się mówi, że to jest przemysłowe albo jakieś, ja po raz pierwszy słyszę o jakiejś kukurydzy przemysłowe albo jeszcze jakieś, ale co najciekawsze, że przecież oleje są z tego robione, czy z tego rzepaku, czy z czegoś, i one są przemysłowe. Oczywiście, że tak, no przecież cała Brazylia jeździ na właśnie takich ekologicznych paliwach, które są robione tam ze spirytusu, czy z czegoś tam, z agaw, z różnych takich dziwnych rzeczy, które, no co to ukrywać, ale to nie jest, no z agawy robi się worki, tak juta, no to wiecie o co chodzi, a tutaj się robi takie dziwne rzeczy. I ja zawsze zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego ekologia nie poszła w tym kierunku, na przykład chociażby pierwszych jeansów, jakie zrobił? Ja nie pamiętam, kto zrobił. Na pewno nie Wrangler, tylko zrobił, zaraz, pierwsze jeansy chyba zrobił Lee. Tak, czyli nasz ten tutaj. I on zrobił te jeansy, to co się orientuje, to były z konopi. Zresztą mundury były z konopi. Podczas pierwszej wojny. I te rzeczy są właściwie niezniszczalne, te dżinsy. Gdzieś tam odnaleziono w jakimś bagnie, gdzieś tam powieszono w muzeum właśnie tutaj Lewi Strausa, tylko nie wiem, czy Lee, czy Lewi Strauss, to jest ta sama firma. Ta Lewi Strauss zresztą przyjechał tutaj do Polski i tutaj do Łodzi nawet. Tutaj próbowano zrobić w Łodzi tą fabrykę, dlatego że w Łodzi, no to jest taka historia troszeczkę, taka dziewczyna zrobiła jeans, bardzo dziwny taki jeans, który jest także robiony, nie pamiętam, w którymś z tych krajów latynoskich, najlepszy jeans jaki jest w ogóle, to jest chyba... czy Ekwador, nie jestem pewien, czy nie Ekwador, czy któryś z tych krajów tam jest, zresztą tam też wyjechali nasi z Politechniki. Młodzi inżynierowie tam stworzyli ten przemysł tam. Ale to chyba nie jest Ekwador, to jest jakieś inny kraj. Tam Cejrowski nawet kiedyś miał na ten temat chyba program, jeżeli się nie mylę. Jeżeli to nie jest pewne, chociaż pan Cejrowski tutaj bierze te koszulki swoje, które produkuje. On w różnych miejscach produkuje, nawet to, co się orientuje, to i w Tajlandii szyje te koszulki. Ale to nie chodzi o to, bo on jest dosyć to potężnym producentem tego wzoru. To jakby to jest jego, to co ja się orientuję, przynajmniej z takich no niewiadomych źródeł, to nie jest pewne, to nie jest od niego wiadomość, ale to jest jeden z większych producentów tego typu rzeczy. I teraz, jeżeli patrzymy teraz na te spodnie z tej konopi, tak, no to one są rewelacyjne. W naszych czasach, tutaj w Polsce, czyli przed I wojną światową, ta konopia właściwie wszędzie była. Ja jeszcze pamiętam za moich czasów liny konopne. I to były statki trzymane na tych linach, takie bardzo grube, szorstkie. I jeżeli się nie mylę, to bo są worki jutowe i były właśnie też konopne. Jak to wygląda, nie umiem odpowiedzieć, ale faktem są to bardzo wiekuiste rzeczy. I dlaczego, o co mnie chodzi? Dlaczego nie wraca się do tych materiałów, do tych rzeczy? Dzisiaj już tak, powstają te tkaniny konopne i to jest dla mnie w pełni ekonomia. Tak len chociażby.
te rzeczy. I w te rzeczy dzisiaj lniane spodnie czy lniany garnitur jest bardzo drogi. On jest prawie równy wełnie, a przecież przetwarzanie tego nie jest tak aż tak pracochłonne jak z wełny. Wełnę trzeba wyhodować, trzeba tą owieczkę tam, no, wychodzi, potem ona musi urosnąć, potem tą wełnę trzeba szczyc, potem następnie gręplować. Mniej więcej podobne tak samo jest tutaj z tą lnem, czy tym włóknem konopnym. Bardzo podobnie jest, identycznie też z agawy się robi, z bananów się robi włókna, no, bawełna to jest podstawa, no ale to już wszyscy wiemy o tym. I z jedwabiu się chociażby robi i to nie ma problemu tutaj, tylko problem jest jeden, że to jest odnawialne, to można tutaj robić i robić, bo z owcą to jest taka sytuacja, że troszeczkę dziwnie jest, ale te konopne rzeczy to jest coś fantastycznego i to się utrudnia, to się robi i teraz tak, wolałbym, żebym ja miał przypuść tą koszulę przez równe 15 lat, a nie koszulę przez 3 tygodnie czy 2 tygodnie, bo na w pralce skurczyły się mankiety po wrzuceniu do pralki i wcale nie na wysoką temperaturę, tylko na 60 stopni. I to jest taki efekt. To jest taki efekt właśnie tej Wenus, bo Wenus tutaj rządzi, ale pieniędzmi też. Ale z tego korzystają tak zwani artyści, plastycy mody, tak? No bo moda się zmienia po to, żeby być cały czas modnym i to. Czy moda się zmienia? Ja już nie chcę mówić, ile lat temu mówiłem o modzie marynarskiej, że ona będzie modna. Mnie troszeczkę wyśmiewali ci plastycy, tylko cały czas ten mundur marynarski jest. I przychodzi te kolory. Tak, w tej chwili jest taki kolor bordowy modny, ale on będzie cały czas ten mundur marynarki jakiejkolwiek marynarki, ale mówię tutaj o żegludze właściwie. I teraz pani Minge pokazała te żółte paski na koszulkach, takie marynarskie, ale żółte. No i zrobiła furorę na targach chyba 7 lat temu albo 5 lat temu tutaj na Złotej Nitce. To była chyba ostatnia złota nitka, jaka w ogóle była tutaj w Łodzi. Czy złota nitka, czy złoty naparstek, już nie kojarzę. Że to też sobie uderzymy w ten system mody i cały czas ta moda istnieje. Oczywiście, że guziki się zmieniają raz ze złotych, raz na srebrne z kotwicami. W tej chwili znowu zaczynają być te kurtki marynarskie bardzo młode, modne. Kamizelki te dwurzędowe, które są kamizelkami pod mundurem marynarzy, bo jeżeli kapitan ma tą wielką taką marynarkę z tymi klapami podwójną, taka sama jest kamizelka pod spodem, podwójna z guzikami. W tej chwili znowu wchodzą te kamizelki w modę, te z podwójnymi guziczkami. No wiele rzeczy wchodzi z tej marynarki, tak są przemycane. Buty są bardzo przemycone na tych większych gumach, ponieważ żeby się nie ślizgać na pokładzie. I w dodatku no lepiej się stoi, jak są takie buty lekko wyższe i większe, takie prawie jak wojskowe, ale one troszeczkę inaczej wyglądają i mają bardziej ściśnięte są tutaj przy łydce, znaczy tutaj poniżej łydki, nie wiem jak to się tutaj ta część, ja to nazywam pęciną, ale to jest taka końska raczej nazwa. No i mamy tutaj modę. I mamy tą modę też w życiu. Teraz tak, jeżeli bierzemy teraz produkcję z czegokolwiek i rozpoczniemy naprawdę ekologiczne rzeczy, że mamy ten płaszcz, który będziemy nosić przez 10 lat, czy przez 15 lat. Ktoś powiedział, proszę pana, to pan nie będzie modny. Jak to nie będę modny? Będę modny, jeżeli on jest dobry w gatunku, dobry w wełnie. Przypuśćmy ta bielska wełna, czy len żyrardowski, który fabryki zniszczył pan Balcerowicz i nie tylko Balcerowicz, przez pana Saksa, ale to wszystko by można było odnowić i w tej chwili jesteśmy przygotowani do tego, zrobić to lepsze, stworzyć swoje maszyny i niczego się nie bać. I teraz, jeżeli ta historia wróci
wróci ta historia tego Plutona, który Pluton nam zezwoli, bo to zależy tylko od niego, a nie od nas. Bo to, co się dzieje, to, co widzę, że te negocjacje, które są za pieniądze i teraz, jeżeli patrzymy na to, na wejście tutaj już pana Trumpa i pan, który tutaj mówi, że żeby przywieźć pana Trumpa tutaj na linię, powiedzmy, że frontu, i tak by pan Trump nie widział nigdy frontu, jak on te fronty likwidował. Tylko że jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, że tutaj nie będzie, jak przyjedzie pan Trump, ponieważ to jest człowiek raz, że biznesu, i on przeżył nie jeden kryzys. Nie jeden kryzys finansowy, i ten kryzys go dotknął ostatnie te 3 czy 4 czy 5 lat bardzo poważnego kryzysu. Zresztą to wcale być prezydentem Stanów Zjednoczonych to nie jest wcale takie wesołe i finansowo, że coś daje. Nie, to daje tylko wyłącznie prestiż. Coś mi tutaj denerwuje. I to wszystko, co się dzieje tutaj wokół pana prezydenta, to jeżeli przyjedzie, to przyjedzie przede wszystkim do Polski, tak jak przyjechał. I dlaczego? Dlatego, że Polska jest dla niego środkiem, centrum Europy. I w dodatku jeszcze jedna rzecz. Pan prezydent Trump jest człowiekiem negocjacji. I on negocjuje tylko z tymi, którzy są silni. My jesteśmy wyjątkowo silnym narodem. Wyjątkowo silnym. Wy sobie nawet nie zdajecie. Niektórzy opowiadają, ale nie rozumiecie, że jednej rzeczy. My jesteśmy największym narodem, jaki istnieje tutaj, w tej części Europy, mówiący jednym językiem. Jeżeli patrzymy na Anglię, mówi kilkoma językami. Tam szkocki jest, nie tylko szkocki, jakieś tam dialekty są tam na tych wyspach, są nawet dialekty, których ani Anglicy, ani Irlandczycy nie rozumieją i nie wiedzą, skąd one się wzięły, znalazły. Bo one mogą być jeszcze z czasów rzymskich. Tak jak jest ten dyrygent. Nie wiem, czy belgijski, czy holenderski, który objeżdża ten świat. Teraz ostatnio był tutaj w Łodzi, co mnie bardzo zirytowało, bo ani jedna łódzka piosenka, znaczy melodia, najważniejsza melodia, jaka jest dla Łodzi, to jest taka melodia właśnie dziwna, bo prześniczki, tak, to jest nasz hejnał. I ten hejnał, te prześniczki nie były ani razu zagrane. To trzeba umieć. I tutaj była jakaś pani, ale słuchajcie, orły i sokoły były normalnie, to było na scenie. To był po prostu zwykły skandal. I ludzie na to poszli, nie zbojkotowali. Ja w ogóle na tym nie poszedłem na to przedstawienia. Mogłem iść, bo akurat mam, jak to się mówi, kartę wejścia i mogę na każdą imprezę znaleźć się, ale po co? Po co? Dla mnie to jest, jeżeli nie ma w repertuarze tego, co mnie odpowiada i nie stanowi, to dla mnie, że on jest światowy, to nic nie znaczy. To znaczy, że on nie jest światowy, tylko on jest taki klakier. Klakier, głupoty. No i trudno. Byłem na Pendereckim, na wielkim wydarzeniu, w Teatrze Wielkim, o którym tutaj mówiłem, ale i które będzie lada moment, nie pamiętam, którego tam marca ma być. I to jest wielkie wydarzenie tutaj, ale absolutnie nie ten człowiek. To, że tam nawet jest ten w hali Arena, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, nieważne, nie interesuje mnie to. Także tutaj pokazuję Państwu, jak to działa, jak to wygląda, i w tej chwili przyglądajcie się bardzo Plutonowi. I ci, którzy piszą ten pamiętnik Plutona, niech biorą to pod uwagę, bo to jest jedna z najciekawszych rzeczy, jaka będzie nas doświadczać przez sporo lat. My jeszcze mamy, przecież on, ten Pluton do retrogradacji jeszcze ma kupę czasu, bo on tak gdzieś około października, to co ja widzę, ale każdy dzień, dlatego że to są lata, które będą w przeszłości, te lata, które będziemy mogli opowiadać o nich, o których będziemy mogli przestrzegać, a przecież nie wszyscy mają w tej chwili ileś tam lat, tylko są młodymi ludźmi, przypuśćmy 30-40-letni, a oni w pewnym momencie też dojrzeją do tych pamiętników i otworzą
babci, czy dziadka, czy cioci, czy wujka kalendarz i powiedzą: słuchajcie, on to zapisał, skąd on to wiedział, to wszystko. A to jest bardzo ważne, dlatego że to, co spisujemy teraz, tak jak spisujemy te dni tam po Trzech Królach, czy tam po Wigilii, tam i pogodę sobie robimy na rok, tak tutaj spisujemy ten okres do retrogradacji. Potem będzie jeszcze jeden do spisania, taki krótszy, ten, kiedy on wejdzie już na swoje miejsce i pójdzie do przodu, ale ten jeszcze tam będzie troszeczkę taki mieszania historycznego, bo on wtedy naprawdę przetrzepie tutaj bardzo dokładnie te wszystkie osoby, które stawiają w tej chwili opór, to wtedy dostaną naprawdę ogromne. To nie jest to, co teraz się dzieje, że właściwie komisja się zbiera, a ta komisja właściwie sama siebie osądza. To nie jest tak, dlatego że pamiętajcie o tym, że nigdy nie jest tak, że jeżeli coś się robi, to się robi na jakiś czas. A ci, którzy przyszli, ci, którzy byli przez te 8 lat, oni wykonywali właśnie te rzeczy tych ludzi. A przypomnijcie sobie, jaka była wolność wtedy wprost, czy tam jeszcze gdzieś, gdzie redaktor trzymał laptop i nie chciał wydać laptopa, bo mu wyrywano. I pamiętacie o kibicach, jak jak były zamknięte stadiony i jak to wszystko wyglądało, a sami grali na stadionie. I popatrzcie, jak to wygląda. To nie, nie to, to się, to jest właśnie ten moment, kiedy my patrzymy na coś i w dodatku, jak nam ktoś obiecuje, coś mówi i wmawia. Wmawia nam. Ale kiedy mamy ten pamiętnik, kiedy mamy tą zdrową myśl w tym pamiętniku, to widzimy, że możemy wrócić do tego pamiętnika, przeczytać go sobie szybciutko, tak, jakimiś hasłami, bo to wystarczy hasłami, nie potrzeba cały dzień opisywać. Tylko hasła, tak jak teraz, negocjacje trzech grup zawodowych, tak, czyli rolnicy, myśliwi i górnicy. Na przykład, tak jak dzisiaj, na przykład. To są negocjacje. I drugie też negocjacje państwowe, które były na przykład w założeniu. I skutek nie potrzeba opisywać. I tak dowiemy się, historia szybciej rozpęta to, ale będziemy wiedzieć co. A jeżeli ci, którzy znają astrologię, mogą sobie wydrukować ten kosmogram właśnie, który wam pokazywałem, porównać sobie z tym kosmogramem teraźniejszym, który będzie w tej przyszłości, i porównać, jakie były tutaj te aspekty, co się działo, jak to wyglądało, jakie były Dwada Samsa. Ja mówię o Dwada Samsach, ale to są wszystkie aspekty, tutaj wszystko trzeba brać pod uwagę. To nie jest tak tylko jedna rzecz. Ja zwracam tylko na jedną rzecz, po to, żeby uzmysłowić znaczenie Dwad i umiejętność tych duat, stosowanie, bo stosowanie duat, podejrzewam, że w tym kraju, jeżeli dobrze się orientuję, to trzy osoby potrafią tylko wyłącznie, albo cztery. Zresztą mam nadzieję, że będzie spotkanie, ale to, co żeśmy rozmawiali, że miało być, nie było, a będzie prawdopodobnie w marcu, będzie tej grupy naszej i będziemy, no ja już mam nadzieję, że też ruszy offsetka i będziemy już w pełni rozwinięci, w pełni pełni satysfakcji, tak, że to już jest i kosmos nam będzie sprzyjał. No, to jest najważniejsze. To jest na tyle dzisiaj. Cieszę się bardzo za wpisy, bardzo Wam dziękuję za te wpisy szalenie, bardzo Wam dziękuję za łapki. Tam załapałem jakąś łapkę ujemną, nie za bardzo rozumiem, o co chodzi, bo jeżeli dostaję tą łapkę ujemną, niech ta osoba napisze, o co chodzi jej, że się jej nie podoba. Co jej się nie podoba, co ona nie rozumie, a jeżeli, bo widzę, albo jest to tak zwana niemota i w ogóle nie wie, o co chodzi i tak sobie naciska, albo jakaś konkurencja, która nie za. Ja wiem, że dla astrologów, kiedy ja mówię o Dwada Samsach, jest to, oni wszystko wiedzą. Nieprawda, że wiedzą, bo o Dwadach nie ma żadnej publikacji. Nie ma żadnej publikacji w Polsce i długo nie będzie. Ja nie wiem, czy będę, przymierzam się do tego. Faktycznie miałem to robić już teraz i zrobiłem próby, ale to jest taka sytuacja, że
Wyobraźcie sobie, że tak. W każdym znaku jest te 12 duat. Te 12 duat jest w danym momencie, tak? Jeżeli mamy teraz dekanaty, to mamy 3, a to jest nagle 12. 3 do 3 wiemy to, ile to jest, ale 12 do 12 i jeszcze do 12, tak? I jeszcze do 12. Dlaczego? Zaraz wam wytłumaczę. Dlatego, że tak, każda dwada z każdą dwadą się łączy. Mało tego, ze znakiem się łączy. To już macie jedno. Czyli macie w samym znaku macie ileś łączeń. Teraz mamy sektor. Mamy jeszcze planetę. Więc mamy tak. Przypuśćmy w założeniu, w znaku to jest 1 do 12. Teraz to następnie do 12 jeszcze raz. Ze względu na to, że jest 12 znaków. Potem 12 sektorów. Potem każda planeta. A to, że planety nie ma, to nie znaczy, że nie ma. To jak, jeżeli patrzymy, że są, przypuśćmy, bliźnięta i panna, ma Merkurego, to ten Merkury tu jest i tu jest. Czyli jest nadal 12. Tak? 12 planet. Nie możemy negować, że nie ma tej planety w pannie. Ona jest, tylko ma inny charakter. Jeżeli ona jest tutaj w bliźniętach, jest. Jeżeli jest w byku Wenus i w wadze Wenus, to jest ta sama Wenus, tylko o innym charakterze. I ona w zależności od omówienia też ma swoje znaczenie. Teraz jeszcze mamy ascendent. Czyli w sumie tak 12 razy 12 razy 12 razy 12 do 12. Wszystko do 12. To wyobraźcie sobie, książka robi się tak, książka tak, tak, tak i dochodzi. Ja obliczyłem, że tak spokojnie to by było 12 tomów, tylko podstawy. A drugie gdzieś około tak 12 razy, przypuśćmy, no nie 12, ale przypuśćmy 6, tak? Czyli 12 razy 6 tomów. Te tomy nie będą grube, ale przypuśćmy nawet takie 200-stronicowe, czy tam 100 pary, bo przyglądam się, że i to musi być opracowane dobrze i to też nie jest żadna wyrocznia. To nie jest tak, że sobie otworzycie i z tego będziecie mogli interpretować. Nie. To jest tylko zagadnienie do wstępu do myślenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest tylko pozycja na przykład Marsa w wadze, w dyładzie panny. Jak on się zachowuje. I on może być przypuśćmy w kwadraturze do Plutona. Ale to nie jest ten tranzyt, czy aspekt, czy to. Tylko jak to się zachowuje. To nie można robić tak, dlatego że za 20 lat ten Pluton przejdzie gdzie indziej i będzie ta kwadratura już nie w w tym znaku, o którym mówiłem, tylko będzie w znaku na przykład koziorożca ten Pluton. I on zupełnie będzie inaczej interpretował to. I będzie ciągle gdzie indziej ten Pluton. I gdybyśmy chcieli pamięcią, to trzeba by sięgnąć do czasów, które w ogóle nie znamy ich. To jeszcze chyba nawet dinozaurów nie było. Bo tak jak uczniowie albo uczennica kiedyś zajmowała nam czas na zajęcia. A co będzie, jak będzie Pluton po drugiej stronie? Na przykład jeżeli jest w byku, to co będzie w skorpionie? Ja mówię, w pewnym momencie już się zirytowałem. Ja mówię, weź zobacz dziecko, gdzie w Plutonie będzie skorpion, w którym roku to będzie. Dlatego też wprowadzam te planety historyczne, które Państwu pokazałem, jak ta planeta wchodziła do wodnika i tutaj, nie wiem, kilka osób mi bardzo dziękowało za to, bo to jest właśnie ta astrologia. I teraz ja nie pokazałem tam duat, nie pokazałem tam historii tego, wy sobie sami przeczytaliście, ale kiedy się pracuje już człowiekiem, kiedy się pracuje z przyszłością, kiedy pracuje się z tym wszystkim, to trzeba tutaj wiedzieć, jak to pracuje, jak to działa. Można sobie oczywiście zrobić historyczną, tak jak księgowi robią, dwie kolumny, czy nawet trzy kolumny, czy cztery kolumny i wpisywać. Na przykład w roku tym i tym było to, w takim roku to. I na przykład tylko wyłącznie dla Plutona i tylko wyłącznie dla Urana.
i potem zobaczyć, gdzie są zbieżne te, że Uran na przykład z Plutonem się spotkali. Oczywiście to jest rzadkość, ale jest rzadkość. Ile razy się spotkali? Te spotkania możemy brać na różnym poziomie. Możemy brać na przykład co że w tykach żeńskich czy męskich, tak żeśmy rozmawiali tutaj, tak? Czyli sekstylach, kwadraturach i potem w kwinkusach. Proszę bardzo, bardzo proszę, albo rozetę kwinkusów wprowadzamy i tylko na rozecie kwinkusów pracujemy, gdzie o rozecie kwinkusów, tak jak do tej pory, spotkałem tylko trzy książki, które w ogóle cokolwiek mówią o kwinkusie. Miała powstać profesora Leszka Weresa ta książka o kwinkusie, chyba jedyna literatura taka w pełni tłumacząca i jakoś cisza, to miało być strumieniem coś tam, jakoś cisza o tym, nic nie słyszę o tym. Nie wiem, czy Marysia i Michał będą to kontynuować, bo powinni to wydać to w imieniu taty. Wiem, że takie próby były podjęte, ale jakoś tak cichło to nagle. Mnie to troszeczkę irytuje. Dlaczego? Dlatego, że jest to materiał, który jest niepowtarzalny i przypuśćmy, żeby zaginął, to by była ogromna tragedia dla naszej astrologicznej braci tutaj, tego bractwa profesora Leszka Weresa, bo wszyscy żeśmy uczestniczyli w tych właśnie działaniach. Bo kwinkus jest wyjątkowym obrazem nieświadomości. A kwinkus bierze fantastycznie udział właśnie, bo ktoś powie, a po co pan opowiada o kwinkusie? No to człowieku zastanów się, dlatego że tak. Pierwszy kwinkus jest panna, czyli Merkury. To jest rozgłos, tak? I ta higiena. Bo Merkury to jest rozgłos, a higiena. Przeżyłeś wtedy 3 lata ostatnie, czy te 2,5 czy 3 lata, to był ten rozgłos panniasty. No, a teraz mamy kwinkus Plutona. No, to Pluton, no to co? No, to cały czas mówię o Plutonie. Ja nie zmieniam tematu, ja cały czas siedzę w temacie. Jeżeli zajmujesz się astrologią, to ucz się tej astrologii i przynajmniej dojrzewaj w tej astrologii, bo jeżeli tak, to potem pleciesz głupoty, tak czytam na przykład te programy astrologiczne albo wymądrowanie się i to on się uznaje za astrologa wielkiego gdzieś tam. Przepraszam, nie jesteś wielkim astrologiem, dopóki nie poznasz tej astrologii tak prawidłowo i nie będziesz mówił astrologicznie i tłumaczył, na czym to polega, bo to nie jest proste opowiadać o astrologii, czytać to z książki, a jakże jeszcze są takie urządzenia, które tam czyta jak taki, patrzy się w jedno miejsce i czyta i udaje że nie czyta, ale tutaj głową rusza, ale cały czas patrzy w ten punkt, gdzie tam czyta. Nie potrzebuję czytać. Nie potrzebuję czytać i czekam do tego, żeby było studio, żeby można było kamerką, że to... Astrologię trzeba znać i trzeba ją zrozumieć. I dlatego uczę tutaj pojmowania tej dziedziny wiedzy. Jeżeli pojmiecie tą dziedzinę wiedzy, każda dziedzina dla was będzie prostsza. Prostsza. Tak wam teraz tłumaczę o tym Plutonie i o tym Hadesie. I nagle dzisiaj dowiaduje się, że górnicy stoją za rolnikami. No kochani, nie, to trzeba mieć naprawdę wielką świadomość. I co, bo na przykład tak mówiono, wiesz, pamiętasz, w tamtych czasach to chociaż górnicy wyszli i protestowali. I to kolega mój. A ja tak nie wpadłem na ten pomysł, żeby mu powiedzieć, słuchaj, to też jest Hades i oni chyba pójdą za tymi rolnikami. Nie wpadłem na to. Nie. Dzisiaj usłyszałem to. No w piersiach rośnie, aż po prostu jestem oczarowany Plutonem, jestem oczarowany Polakami, nami. Że jesteśmy tak fantastycznie pod wpływem tego wszystkiego, a Pluton nie daruje. Nie daruje, oj nie daruje, oj, 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 on dopiero teraz to, ha, pokaże, to tak jak, wiecie, w kuźni, i puf, i potem się tylko obraca i robi się stal, to jest, i to jest ten miecz, którym się rozcina ten węzeł, wiecie o co chodzi, po co go rozplątywać? Bierze się węzeł i trzach.
i moja Azja. Taka jest prawda. I ci, którzy szli za Tadeuszem Kościuszko, ci, którzy armaty czapkami zapchali i ci, którzy wyprostowali te kosy. I tutaj jest Pluton. Wyobrażacie sobie? Jaka bajka? We Wrocławiu jest taka, takie malowidło, styki. Nie pamiętam, czy Kosakowie brali. Tam było przecież cała grupa największych malarzy polskich. I oni razem malowali. Chyba Fałat też był, jeżeli się nie mylę. Ulubiony mój. Uwielbiam Fałata. To jest, dla mnie jest to arcydzieło. No, można by powiedzieć na Malczewskiego. Nie, tam Malczewski dla mnie to jest, jest. Najdroższe obrazy są Malczewskiego, ale nie. Fałat dla mnie to jest ten pędzel Fałata. No i no, nie mówię o braciach Kosakach, ale Kosakowie to się wpisali do całej historii do dzisiaj. No, Kosakówka jest ta słynna i wiecie, o co chodzi. O ekologię, o świat, o wiersze, o wiele rzeczy. To jest wspaniała rodzina, to jest niesamowita rodzina. To trzeba umieć kochać. Ale to już zupełnie inny znak. Ale Pluton, ale to jest co najpiękniejsze i to co jest, to co nas buduje. Popatrzcie, tyle lat trzeba było czekać na to, żeby ten Pluton polski ruszył. Powstanie warszawskie jak każde. A tutaj nagle od momentu właściwie tego runięcia, to nieprawdą jest, że runął ten tutaj komunizm za czasów. On tak. On pod wpływem Plutona czepnął, bo on się zbudował na Plutonie. On jest zbudowany na Plutonie. Jak ktoś nie wie, to kapitał to co to jest, tego Marksa. I niech sobie zobaczy kosmogram Marksa i będzie tutaj już będzie dużo wiedział. I Lenin, kiedy rozpoczął tą rewolucję, jaką rewolucję zrobił, to on tam, to było dziesiąte. I jak żarli Polskę, jak gnietli Polskę i to teraz ten, który tam odszedł, w Rosji, ten człowiek, którego tam po prostu odszedł. Nie wiem, jakby powiedział o Polsce. Czy to jak Sołżenicyn? Nie wiem. Oni są nieobliczalni. My jesteśmy wyliczalni. Tyle, ile żeśmy wnieśli w kulturę świata, począwszy od, bo do tej pory, żeby Bajkału nie było i niczego by nie było. Ani tej kosmonautyki z tym Ciołkowskim, nic by nie było. Nawet Dzierżyński, tego KGB by nie było. Jakby nie Polacy. Jakby nie nasza myśl. Która, to jest specyfika myślenia. My Polacy mamy, pamiętacie, 3 geny więcej. No. Gen lach. Wiecie, co to znaczy? Lachom dostać? Wyobrażacie sobie? To trzeba być palantem, no nie? Taka gra była kiedyś w palanta, no. Do zobaczenia i oczywiście z Bogiem, że żegnam was z uśmiechem na twarzy i z radością w sercu, bo po prostu nie wierzę aż w to. Siedząc tutaj, niech się pomień pali tutaj u mnicha. Kwiatki już, co prawda nieżywe, ale takie zrobione, takie ładne, takie śliczne. Tutaj nie jest klimat na kwiatki, ale trzeba czasami ukwiecić sobie życie, nawet jeżeli to jest coś tam. Ale kiedy przyjdzie, ja lubię kwiatki, ale żal mi ich przynosić do domu. Wiecie dlaczego? Lubię malować kwiaty. Utrwalać je.
I lubię słuchawki, bo słuchawki można ściąć i one są ciągle takie same. I lubię róże na przykład zasuszone. Mam sporo róż zasuszonych, ale one się kurzą i na co tu ukrywać. Że przychodzi taki czas, gdzie dziewczynki rzucają przed na procesji, no nie? Płatki. I kiedy Chrystus zjeżdżał, rzucano liście palmowe. A my w tej chwili jesteśmy właśnie też w takim dziwnym czasie. Do zobaczenia z Bogiem.